Jezu. Ciężko było? Bardzo ciężko. Nawet wieprem mnie ogoliłeś. No, ogoliłem. Na płaskim jest ok, ale pod górę się robi troszkę problematycznie. Tak. A jak przed jutrzejszym etapem? Jeszcze co? Gorzej będzie, co? Będzie, ale to już nie robi różnicy. Trzeba atakować iść w odjazd, bo wszędzie się będzie cierpiało, czy w peletonie, czy w odjeździe, a zawsze lepiej jechać sobie z przodu i coś tam jeszcze, jakieś premie ugrać. A tak naprawdę, chociaż w sumie nie wiem, ile jutro jest lotnych premii. Wiesz może? Dzisiaj dwie były. Dzisiaj dwie, a jutro? Dzisiaj dwie, a jutro nie wiem jeszcze. Jakby jutro były dwie, to jeszcze jest do wygrania koszulka najaktywniejszego. A jak będzie jedna, to już nie jest do wygrania. Także zobaczymy, jeszcze muszę to przeanalizować wszystko. Ale lepiej się kręci podjeździć niż w peletonie. No generalnie jesteś zadowolony z występu? No bo tak naprawdę no to już... No. Czekałem na to, żeby pójść w jakąś akcję w odjazd. Wczoraj bardzo chciałem, bo był etap do Katowic do moich, że tak powiem. No obstawialiśmy cię wczoraj właśnie tak, na Twitterze. Tak, ale nie udało się, także wczoraj byłem troszkę zły na siebie, że się nie zabrałem, a dzisiaj jakby ta presja troszkę zeszła. I fajnie, bo górski etap, także mogłem sobie się troszkę pokręcić tutaj po Tatrach naszych pięknych z przodu. A jak odbierasz życie z Rafała Majki? Nie, no super, naprawdę. 19 minut po nim przyjechałem na metę i to było to, co chciałem zobaczyć, tak? Na telebimie pierwsze miejsce Rafał Majka. No najlepiej, no kurczę, w ogóle wygrał z grupy niesamowicie. No, myślałem, że jest tu kilku zawodników, którzy go w takiej końcówce mogą pokonać, a wybronił się niesamowicie, no bo Rafał raczej na solo, tak, przyjeżdża, a tutaj z grupy takiej, z tego co widziałem na powtórkach, wygrał w pięknym stylu dzisiaj.